Także tak to po naszej wystawie zostało niewiele elementów, ale o, świeczka, proszę bardzo. A to ty postawiłeś? Tak, tak, to jest moje i ona biedna zgasła. Masz ogień? Nie, tu nie ma. Nie masz. No nie ważne. No, także świeczka, nie mamy zapałek, to nie zapalimy, to następnym razem. Także tutaj 30 tysięcy stąd, to zobacz, Boluś. Widzisz, to jest zdjęcie tych bandytów z Lublina. Jak żeśmy dzisiaj przejeżdżali na ulicy Lipowej, tak. Tam był obóz żydowski, obóz, proszę cię, jeńców wojennych. Aha. I tam był... Rosjanie też byli. To potem, ale tu widzisz, o, był. Himmler, Globocnik, Krieger, szef SS i policji z Krakowa, z generalnej guberni. Tak. Cały szef, to jego praktycznie prawa ręka, zastępca, no Himmler tutaj nad nimi, Wolf, on potem był, proszę ciebie, w Rzymie, to był, proszę ciebie, przedstawiciel Himmlera w kwaterze głównej Hitlera. Mhm. Czyli jakby on się bezpośrednio kontaktował z Hitlerem i przekazywał to, co tego. No tu widzisz, o, Wilhelm Krieger, tu Amon Göth, to ten z kolei z Krakowa, z getta krakowskiego. Tutaj masz zdjęcie, tu jest zdjęcie, o, widzisz, Hans Frank idzie obok Trybunału, tam żeśmy przechodzili pół godziny temu. A to jest lista mieszkańców z Lubartowskiej, którzy zostali stąd wywiezieni. Z konkretnego bloku, prawda? Tak. Tu jest inny blok. Oni szli blok, dom po domu, proszę ciebie, kogo mogli, to wygonili. Tak. Jeśli nie mogli wygonić, to zabili na miejscu, bo i tak bywało, że wszystkich, prawda, te osoby chore czy jakieś, wiesz, niepełnosprawne, to dobijali na miejscu. Tam nie było wśród tych ludzi, trudno nazwać to ich ludźmi, ale tam nie było jakiejkolwiek litości w tym. To natomiast tutaj mamy, zobacz, tutaj są trzy oryginalne torowiska. Dzięki, udało mi się od właściciela tego zakładu przetransportować tu. Nie, to tu było. Stąd zostało wyjęte, rozumiesz? No. Tylko oni pozostałą rampę zlikwidowali, natomiast te trzy elementy zostały i to, mam nadzieję, będzie jakiś element, wiesz, kawałek pomnika może. Bo to są oryginalne przedwojenne jeszcze i podkłady, i te szyny. No i tu jest ta tablica, proszę ciebie, na tej ścianie, jak widzisz, o tam. Aha, na górze. Z tego miejsca patrzę, tak. Ale to wiedzą tutaj w Instytucie Historycznym? Tak, nie, no, no w tej chwili już wszyscy o tym wiedzą. Tu już widzisz, to się zaczyna przesuwać wszystko, bo to ja to parę razy konserwowałem, tu robiłem, ale to... To się nie poszuje, to jest żelazo. Dzikim winem obrosło i to jest jedyna może nadzieja w tym. Ja tu, Bolek, przywiozłem tutaj drzewa, proszę ja ciebie, małe drzewka z Bełżca, jeszcze jak tam pomnika nie było, tu posadziłem i tu cztery rosły piękne drzewa. I gdzie są? No jakiś bandyta wziął, zniszczył, no. Zniszczył? Zniszczył, wyrwał je z korzeniami, no. Drzewa normalnie z miejsca, proszę ciebie, gdzie była mogiła lubelskich i lwowskich Żydów. I takie nieduże. Takie z tabliczką było napisane. Każde miało swoje imię, proszę cię, żydowskie imię, było opisane i no i jakiś bandyta wziął i to. Heskiel, tak? No mówisz, że to tak, że z twojej rodziny? Tak. No widzisz, jak żeśmy przez przypadek zlokalizowali. O, Boluś, chodź, co ci jeszcze pokażę. Zobacz, tak wyglądał ten zamek. Zobacz, w 42 roku. Jak już Żydów wywieźli i likwidowali dzielnicę żydowską, widzisz co oni z tym robili? Tak. Także tutaj ta fasada została tego, no, natomiast to, zobacz, tutaj wszystko zniszczone. Tu na tym placu, na którym żeśmy stali samochodem, no to tu stałe domy, były ulice, a tutaj jest tylko jedna ruinacja, same gruzy. Tak. Himmler, jak zameldował 20 kwietnia w urodziny Hitlera, Hitlerowi, że Lublin jest wolny od Żydów, to następnego dnia kazał całą dzielnicę burzyć.
I to jest efekt. To jest, myślę, że to jest zdjęcie gdzieś z czerwca, maja, jak już prawie ta dzielnica nie istnieje. Lista rodzin żydowskich zamieszkała przy ulicy Lubartowskiej. To ta główna ulica. Lubartowska 48. Oni to jest, słucham, Baran Kolsefenskie, Felkenderisa. To ciekawe. No ciekawe. No weź, może rzeczywiście gdzieś w drzewie genealogicznym znajdziesz. Nie, ja znam, ale ja nie widziałem, że on w Lublinie mieszka. Może mieszkał w Lubartowie, ale w czasie okupacji może... We Włodawie. Czy we Włodawie, może wiesz, jednak Lublin to było większe miasto, może myślał, że tutaj łatwiej będzie się ukryć. Tak. I wiesz. On z Włodawy. Bo z Włodawy też powywozili do Bełżca i do Sobiboru. No do Sobiboru to mieli rzut beretem, bo z Włodawy do Sobiboru to jest parę kilometrów raptem. Także mamy dzikie wino, mamy dużo tego i mamy jeszcze 3 tory. I miejmy nadzieję, że za stosunkowo niedługi czas powstanie tu pomnik, który upamiętni ofiary tej żydowskiej tragedii, ofiary Holokaustu.